poniedziałek, 3 kwietnia, z tej strony Maciej Morawski, dom maklerski TMS Brokers. Zapraszam na poranny briefing wideo. Mimo, że mamy dzisiaj poniedziałek, to kalendarz makroekonomiczny jest całkiem spory. Mimo wszystko większość danych już za nami. Mowa tutaj o PMI-ach dla sektora przemysłowego z Europy. W większości wypadły one zgodnie z prognozami. Także na rynku brak było widocznej reakcji. Ogólnie dla strefy euro indeks wypadł na poziomie 56,2 punkta. Tak samo zgodnie wyszedł PMI z Niemiec, lekko słabiej PMI francuski, natomiast lekko powyżej prognoz PMI włoski. Pozostałe nie mają jakiegoś większego znaczenia. Przed nami jeszcze PMI dla sektora przemysłowego z Wielkiej Brytanii oraz z ważniejszych danych zza oceanu ISM dla sektora przemysłowego ze Stanów Zjednoczonych. I tak naprawdę z ważniejszych danych makro to wszystko. W godzinach popołudniowych zaplanowane są przemówienia Dudleya oraz Harkera z Fed, także również warto zwrócić na to uwagę. Przejdźmy zatem do analizy technicznej. Na pierwszy rzut idzie dolar jen, który wykonał ruch powrotny do linii szyi wybitej formacji odwróconej głowy z ramionami. Na wykresie 4-godzinowym widoczne są już oznaki aktywacji strony popytowej, także należy oczekiwać w najbliższym czasie zwyżki kursu. Pierwszym poziomem, który może sprawić problem rynkowi byka, jest 112, 18, 19, czyli piątkowe szczyty. Kolejnym jest 112,50, czyli zasięg wynikający z formacji ORGR. Jednak mimo wszystko uważam, że czeka nas trochę dłuższa zwyżka na dolar jenie, generalnie na dolarze. Także moim zdaniem w najbliższym czasie, w ciągu najbliższych kilku dni, prawdopodobnie podejdziemy do zniesień Fibonacciego najpierw 50% przy 112,80, gdzie dodatkowo wypada 200-sesyjna średnia krocząca, a następnie 113,43, czyli FIBO 61,8%. Ewentualny rzutak zanegowaniem wzrostowego scenariusza będzie przebicie poziomu 111,15, który dodatkowo wspierany jest przez zniesienie 50%. W tym wypadku należy oczekiwać spadku do 110,10, czyli tegorocznych minimów. Dalej mamy kabla GBP/USD, który mieli się nad wsparciem. Przypomnijmy, że to wsparcie złożone nad oporem, przepraszam. Przypomnijmy, że ten opór złożony był ze zniesienia 61,8 lokalnego szczytu ustanowionego tutaj oraz poziomu overbalance. Póki co kurs nie ma siły tutaj na wybicie któregoś na powiększenie jakiegoś ruchu, jednak mimo wszystko większe prawdopodobieństwo jest zwyżki w kierunku 1,2613, czyli tutaj ostatnich maksimów. Natomiast zanegowaniem wzrostu będzie ponowny spadek pod wyznaczony opór. W tym wypadku wsparciem jest 1,2375. Na sam koniec EURPLN, który zdołał wybronić poziom 4,20. Obecnie widoczne jest lekkie wyhamowanie wzrostów, jednak uważam, że w najbliższym, że kurs już nie ma tutaj potencjału do spadków, szczególnie biorąc pod uwagę ten ogromny spadek w marcowy. Także tutaj chcąc nie chcąc przyda się korekta i tutaj bardzo ważnym oporem będą okolice 4,26-4,27, czyli widoczne tutaj lokalne dołki, które dodatkowo korespondują z tą taką długoterminową linią trendu wzrostowego. Także tutaj oczekiwałbym jakiegoś pierwszego wygaszenia wzrostów. Zanegowaniem wzrostów będzie spadek pod 4,20, w tym wypadku kurs z dużym prawdopodobieństwem zaatakuje 4,18. Tutaj na wykresie tego nie widać, jednak wypada tam zniesienie Fibonacciego 61,8% poprzedniej fali wzrostowej. I na dzisiaj to wszystko, dziękuję bardzo za uwagę i życzę udanych inwestycji.